pierwszym meczu w sezonie 2024-2025 naszym gościem Mateusz Kuchta. Witaj Mateusz. Dzień dobry. No zacznijmy może od takich rzeczy przyjemnych, może takich rzeczy wyróżniających. Dzisiaj wyprowadziłeś drużynę z opaską kapitana na mecz. Jakie to uczucie dla Ciebie, że tym kapitanem zostałeś po lewej? Na pewno duże wyróżnienie i duma. Natomiast ja wiem, że będę rozliczany za też wyniki zespołu i na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie ten początek sezonu. Ja jednak bym bardzo prosił o cierpliwość wokół tej drużyny, no, bo ta drużyna przeszła rewolucję kadrową w przerwie między sezonami i chciałbym odciąć te złe emocje z tamtego sezonu, bo to jest nowa drużyna i bardzo liczyliśmy, że od tego meczu zaczniemy budować dobrą atmosferę wokół tej drużyny i tak jak powiedziałem w szatni przed meczem, że chciałbym, żebyśmy budowali od teraz nową historię związaną, dobrą historię związaną z tą drużyną. Dzisiaj zawiedliśmy, brakło skuteczności, bo nie było parę sytuacji, gdzie piłka krążyła wokół bramki, wokół drugiego, piątego metra. Brakowało włożenia tej piłki do bramki. Straciliśmy bramkę w 90 minucie z tego fragmentu i to są na pewno rzeczy, które musimy się uszczyć na następne mecze. Jeśli chodzi o ten właśnie stały fragment, tą bramkę, która rozstrzygnęła finalnie nam to spotkanie, myślisz, że tam coś można było zrobić, czy jednak ten strzał był na tyle precyzyjny, jeszcze tam chyba słońce dosyć mocno świeciło, dało się coś z tym zrobić? Zawsze uważam, że zawsze można coś zrobić. Ja tej bramki jeszcze nie widziałem, więc na pewno zaraz sobie ją zobaczę. W tygodniu przeanalizujemy to z trenerem bramkarzy, natomiast tak jak mówię, do 90 minuty w defensywie graliśmy dobry mecz i Znicz nie stworzył dużo sytuacji, dlatego nie możemy spuścić teraz głów. Ja jeszcze raz poproszę o cierpliwość wokół tej drużyny i zaufanie, bo wiem, jaka jakość teraz w tym zespole jest. To jeszcze na koniec, Mateusz, tutaj taki obrazek. Zebraliście się tutaj przy ławce rezerwowych jako grupa, jako ekipa razem z trenerem pod koniec meczu. Czy możesz powiedzieć mniej więcej, czego dotyczyły te słowa, które tam padły? To jest to, co powiedziałem też w pytaniu wcześniej. Chcemy zbudować dobrą atmosferę wokół tego zespołu, być bardziej otwarci na kibiców. Dlatego chciałbym, żeby z dwóch stron po prostu był i szacunek, ale też żebyśmy dążyli w jednym kierunku, bo tylko to nas może doprowadzić do sukcesu w tym sezonie i naprawdę proszę o to jeszcze raz. Po meczu ze Zniczem Pruszków naszym gościem Marcin Kluska. Witaj Marcin. Cześć. Dzisiaj Marcin, no przegrywamy w takich niewdzięcznych okolicznościach, bo zawsze pewnie jak tę bramkę traci się w ostatniej minucie, która przeważa o tym, że przegrywa się mecz, no to na pewno jest to ciężka sytuacja. Tak, to prawda, no na pewno. Jesteśmy bardzo źli na wynik tego spotkania. Nie tak wyobrażaliśmy sobie inaugurację tego sezonu. Graliśmy dzisiaj za słabo. Mało stwarzaliśmy sytuacji, graliśmy bardzo wolno. Mało było jakichś konkretów z przodu. Teoretycznie mieliśmy cały czas praktycznie piłkę i wydawałoby się, że nic nam nie grozi. Ale jednak Znicz wyprowadzał jakieś pojedyncze kontry, z którymi dobrze sobie radziliśmy. No ale wiadomo, że taka drużyna jak Znicz zawsze na stałe fragmenty kładzie dużą uwagę i no nie możemy w ten sposób przegrywać meczu. No musimy grać po prostu lepiej i nie możemy sobie pozwolić na straty punktów w taki sposób. Za Wami na pewno ciężki okres przygotowawczy, który pewnie jeszcze nawet trochę poniekąd trwa, bo jutro też sparing wyrównawczy z Unią Skierniewice. Wiem, że to pewnie trudno tym tłumaczyć, ale czy jak czujesz, nie wiem, w zespole, jak rozmawiacie ze sobą, czy jeszcze gdzieś te nogi może czasami są ciężkie i ta świeżość jeszcze przyjdzie, czy dzisiaj to miało jakieś znaczenie w tym spotkaniu? Nie, na pewno nie miało to znaczenia. Mieliśmy bardzo dobry okres przygotowawczy za sobą. Myślę, że bardzo dobrze go przepracowaliśmy i na pewno tutaj nie można zwalać na to, że jeszcze jesteśmy mało świezi. Musimy grać po prostu lepiej i mam nadzieję, że w kolejnych meczach pokażemy, na co nas stać i pokażemy przede wszystkim dużo lepszą grę.
To jeszcze tutaj rozmawialiśmy z Mateuszem, że chcieliście tak jako drużyna odciąć dosyć grubą kreską to, co się działo w poprzednim sezonie. I teraz wejść mocno na świeżo, tutaj też taka narada na koniec z trenerem tutaj przy ławce rezerwowych. Czy możesz powiedzieć troszkę o nastrojach w drużynie? Czy po prostu gdzieś ta porażka nie zachwiała jakąś tam dobrą atmosferą, którą może udało się zbudować? Nie, myślę, że nie. My na pewno z podniesionymi głowami będziemy cały czas pracować na to, żeby osiągać dobre wyniki i na pewno zrobimy wszystko, żeby tak było.